Siemaneczko mordeczki, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Dragona. Mam dzisiaj dla was dość nietypowy odcinek, ponieważ jest to pojedynek ja versus widzowie, a mianowicie na kobeliksy. Otworzyliśmy po 7 staków kobeliksów, także musicie oglądać do końca, żeby wiedzieć co nam wydropiło i kto wygrał zakład, a mianowicie osoba, która kurczę przegrała i miała najmniejszy drop z kobeliksu, musiała wykonać jakąś karę. Moją karą było wpłacenie 20 zł na cele charytatywne, nie jest to dużo, nie jest to mało, no tak umiarkowanie na taki odcinek myślę, że spoko, tym bardziej, że całkiem sporo wpłacam właśnie na cele charytatywne. A propos tych celi, pamiętajcie o tym, że w opisie macie linki właśnie do akcji charytatywnych, więc możecie tam wpłacać nawet zwykłe złotówki, no po prostu żeby wspomóc kogoś, bo pamiętajcie, grosz do grosza i będzie spoko. Także co, pozdrawiam także osoby, które dawały mi itemki na moich live'ach. Oni wyświetlają się teraz na ekranie, dzięki wam. Zapraszam was na mojego Instagrama, na którym niedługo pojawi się może jakieś zdjęcie z moim wizerunkiem, więc możecie stawić tam followka, będę bardzo wdzięczny. No i co? Teksturpaki wszystkie, które używałem do tej pory, czyli cała ta paczka teksturpaków, wszystkie podytowane i tak dalej, tam posklejane, no duperele takie inne, tam wrzucę wam na 1000 łapek po tym odcinkiem. Osoba, która wygrała premkę w poprzednim odcinku, wyślę wam się teraz na ekranie. No a jeśli chcecie, żebym wam przypiął serduszko w tym odcinku, to napiszcie w komentarzu hashtag CX. No i co? To zapraszam do oglądania, no i pozdro. Dobre mordeczki, także co, ja już tutaj jestem w naszych podziemiach, gdzie po prostu będziemy otwierali kobeliksy. Jest ze mną dzisiaj TheGameX. Siema. Jest ze mną Hunter. Niestety nie ma mikrofon, się nie przywita, ja się przywitam za niego, czyli siema z tej strony Hunter. Ebra. Hello. No i Pompirek. Siema. Także co, dzisiaj mam dla was tutaj odcinek z pojedynku na kobeliksy, a mianowicie każdy z nas sobie otworzy tutaj po 7 staków kobeliksów i zobaczymy tutaj komu najwięcej temu wypadnie. Ta osoba, która najwięcej osób wypadnie tych kobeliksów, dostanie ode mnie stack premium case'ów w zamian za nagrodę. Druga osoba dostanie 32 premium case'y, a trzecia osoba dostanie, po prostu dostanie, no też jakieś tam premium case'y, coś tam jeszcze, tyle jeszcze się zastanawię. Także co, dobra, mógłbym cię poprosić, byś tutaj do mnie podszedł, ja tobie jako pierwszemu rzucę kobeliksy, ty już możesz zacząć sobie otwierać. Tutaj zapraszam także TheGameX'a, proszę bardzo TheGameX, 7 staków kobeliksów dla ciebie. Tutaj, dziękuję. Tutaj jeszcze Hunter. Hunter nie ma niestety mikrofonu, mu się popsuł, czy coś w tym stylu. I tutaj jest jeszcze Wampirek, także proszę bardzo. I do mnie zostało 7 staków kobeliksów, także co, myślę, że możemy tutaj zaczynać i to otwierać. Macie makra na klocki, czy nie macie makra na klocki? Oczywiście. No to wiecie, makro na klocki, ja zdaję sobie tutaj włączyłem, bo nie miałem włączonego, także co. Każdy po prostu z nas otwiera, macie skrzyneczki, tylko wiecie, nie kładźcie do kogoś skrzynek, bo potem będzie to nieuczciwe. I tak to jak moje te drugie są. A, no, no i zapanie. Są te po lewej. To zapewne jeszcze tylko dodać, że bierzemy pod uwagę tylko stręże. Stręże i emeraldy oraz złoto. Nic więcej nie bierzemy pod uwagę, bo reszta jest bez sensu, bo wiecie, drafty na Dragonie robią jakieś jeszcze dodatkowe zeszyty typu TNT, jakieś refile i tak dalej. A refile tak średnio ocenimy, więc no po prostu bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie stręże. Ja już widzę, że tutaj perły też mi dosyć dużo pereł dropu, ale pereł też nie bierzemy pod uwagę. Więc no, o, już mam pełno stręży. Wow. Dobra, to a perły bierzemy pod uwagę, czy nie? Perły właśnie nie, bo perły też będzie ciężko liczyć, bo perły lecą do schowka i po prostu jest, wiesz, jakiś taki limit. Także powiem wam szczerze, kurde, mi już to sporo dropu. Czy TNT też bierzemy pod uwagę? No możemy, bo w sumie TNT rzucaków możemy TNT można wziąć. Dobra, to TNT też w takim razie bierzemy pod uwagę. Ja wam powiem, że mi już tutaj całkiem kozackie itemy dropu i będą dużo stręży. A zapomniałem dodać, że po prostu każda osoba, która sobie wydropi te itemy, to bierze dla siebie, nie? Mi tam niepotrzebne, nie są potrzebne, także myślę, że chyba w porządku. No gitara. Ej, to w sumie to opieranie tych kobeliksów dosyć szybko idzie, wam szczerze powiem. No, z dziesiątką to szybko. No, idzie. No naprawdę. Wow, nie spodziewałem się. Wow, ile to jest w ogóle tych stręży mi dropu teraz, nie wiem co wyrzucić. Mi też. Kurde felek, dobra, nie wiem co wyrzucić, wyrzucam wszystko. Naprawdę, mam już sporo tych stręży. TNT, czy TNT też bierzemy pod uwagę, tak? Tak. Dobra, diaksy nie. Emeraldy, okej. Okay. Dobra, także pasuje. Dobra. Jak tam wam idą dropy? No nawet sporo, że mam dość sporo to. Trochę siłek. No w sumie to chyba najważniejsze. Tak, no siłki są najważniejsze, bo tego zawsze, dużo jest potrzeba, bo tak powiem, bo... Ale ukradłeś mi trochę itemów. Siłki się niestety kończą. Ja ci ukradłem itemki, to przepraszam. Trochę. Dobra, to w takim razie punkt dla mnie. Wiesz, tutaj jakieś ruchy niedozwolone też są dozwolone. Tutaj od komuś strędzek ci, wiesz, wydropił, to też sobie go zebrałem. Nie zebrałeś, więc tutaj ruchy niedozwolone też są dozwolone, że tak powiem, niż tak to można po prostu ująć. Dobra, ja już mam naprawdę już jedną skrzynkę tutaj stręże praktycznie. Nie, dobra, jedną skrzynkę przesadziłem, ale jeszcze tych stręży około tak, no 20 mam na oko, więc całkiem nieźle, że tak powiem. Ile mam jeszcze zostało kobeliksów? 3 staki. 3 staki? Dobra, 3 staki kobeliksów. Trapping. A mi 5. A ja mi 2.
to okej. Okay. Znaczy, no trzy w sumie, bo czytałem Skoro Brawlmenta. Skoro powiedziałeś, że niedozwolone ruchy są niedozwolone, to ja sobie zapożyczę z Enderchest jeszcze dwa staki. Nie, tak nie ma. A w ogóle byś wywaliło, ale dobra, mniejsza o to, nie będziemy przerywali nagrywania. Nie. Obstawiam, że Huntera wywaliło, bo on ma coś z internetem Huntera. Dzisiaj. No właśnie, niestety Hunter ma coś z internetem, więc... No, unlucky. Także co? Wow, ile mi to jest strange, to jest takie dziwne uczucie, że jakby tak popatrzeć, że w Enderchestie miałem tego 40 staków tych, kurde, i teraz... Tych 40 staków tych kobliksów i mam nadzieję, że tych pereł naprawdę będzie sporo, bo... Pereł, co ja gadam jakich perłach? Strange, wow. Mi się zaczyna mylić, mi się plącze język. Najgorsze jest nagrywanie właśnie po live'ie, kiedy po prostu nagrywasz cały dzień. Znaczy nagrywasz, robisz live'a tam 2-3 godziny i potem musisz jeszcze po tym odcinek nagrać. I ci się język zaczyna plączać. O, sorry, cię wrąbałem, ale mój tutaj jest pasek, bo ja sobie takim paskiem to rozstawiam. Więc, ja to nie wiedziałem. No to jest po prostu takie przerąbane, że tak powiem. To takie rzeczy, więc pamiętajcie, jak będziecie kiedyś streamowali, pewnie już nie jedna z was osoba tutaj streamuje lub nagrywa, to po live się najciężej nagrywa, bynajmniej ja mam tak, kiedy wiecie, muszę dużo gadać po prostu na live i od razu potem idę nagrać odcinek, to ten język mi się tak zaczyna plątać, bo jestem dosyć mocno rozgadaną osobą, w sensie, no, może jestem nieśmiały, ale jestem mocno rozgadaną osobą, w sensie mam duży zasób słownictwa, przez co mi zupełnie łatwo się, jak już chcę nawiązać jakiś kontakt, łatwo porozumiewać. Ale wiecie, kiedy się już wygada ten limit taki jakby dzienny, to potem bardzo ciężko. Dobra, ja skończę otwierać swoje kobliksy. Także ja sobie tutaj już zacznę. No, ja sobie tutaj zacznę już tutaj sortować w te osobne skrzynki. Po prostu ten. W osobne skrzynki ten. Strange i tak dalej. A jakby co, nie bierzemy, patrzymy, nie patrzymy, czy Strange 2 czy 1. Traktujemy Strange i tak dalej za te same punkty. I sobie po prostu to podliczymy, nie? To ten i Strange jest za te same punkty, okay. Więc po prostu zrobimy takie podliczenie, że tak powiem. Załóżmy, że na przykład Strange to będą 3 punkty. Nie, Strange będą 4 punkty. No to 3 punktów będzie dość dużo. No to będziemy policzyli, pokażę sobie policzę mniej więcej. Strange to 4 punkty, TNT 3 punkty, Emeraldy 2 punkty, w sensie stack Emeraldów to 2 punkty i złoto 1 punkt. Tak chyba będzie najlepiej, najsprawiedliwiej. Także no ja mi dam tu chyba całą skrzynkę Strange i to bez kitu. Stój, bo mi itemy zaraz usunie, bo nie patrzyłem na ich szacunek. Wow, ja mam całą skrzynkę Strange, naprawdę. Ja mi się skrzynki skończyły, ja ten. Serio? Tak. Co, jakieś słaby drop mam, czy to, o co chodzi? Nie wiem. Chociaż mi dropa dosłownie... Ej, mam równo całą skrzynkę Strange mi dropa. Cała skrzynka Strange mi dropa, równiutko. Wow. Wow, naprawdę, cała skrzynka Strange mi dropa, więc jest całkiem nieźle, że tak powiem. Tu jakieś koksy mam jeszcze może. Wow, to powrzucam. To mi nie jest potrzebne, to też mi nie jest potrzebne, także... No, pamiętajcie, diamentów nie bierzemy pod uwagę. Diaksy tam. Fu na diaksy niepotrzebne. Czekajcie. O, dobra, ładnie. Ale zombie, nie mam, mam jeszcze jednego Strange'a, a nie mam już miejsca w skrzynkę. To weź może sobie ten, skitap weź z tego, ten. A nie mam skita, kurde, nie mam jak się dać tego. Dobra, powiem wam tak, najwięcej mi dropu, z czego jestem zdziwiony, najwięcej mi dropu Strange'a. Znaczy nie jestem zdziwiony, bo po prostu opłaca się otwierać te właśnie bacony, kiedy nie macie Strange'y. I TNT już mi tutaj naprawdę dropu dużo. W ogóle ile mówiłem punktów za TNT? Nie mówię jeszcze. 3, tak. 3 punkty za TNT, tak? Dobra. A ja mam takie pytanie, jak tobie drapała jedna skrzynka cała tych Strange'y, to ja mam chyba 1,5 skrzynki, tak bez kapty. A, to ja mam jakiś taki drop dla debili, w sensie taki słaby. Okej, okay. Dzięki Sajek, że tutaj taki drop specjalnie dla mnie dałeś, a to powinien wygrywać wszystko, także co? Mam całą skrzynkę Strange'y, czyli to jest, uwaga, czyli to jest, czekajcie, cała skrzynka Strange'y to jest ile? 45 slotów, tak? Ma skrzynka Strange'y, w sensie cała skrzynka, tak? 45 slotów ma skrzynka, czy ile ma? Nie wiem. Chyba tak. Czyli to jest 45 razy 4, czyli już mam tutaj 180 punktów, chyba 45, tak? 9. Czekajcie, zwątpiłem. Nie wiem ile, ej, zyski, teraz wątpiłem ile skrzynka Strange'y, w sensie ile jedna skrzynka ma slotów. Nie, no chyba ma 45, jeśli się nie mylę, albo 54. Ej, czekajcie. Skrzynkę i jedną. Nie, 54 to są sloty, tak? Ile ma skrzynka? 54 sloty, czekajcie, teraz się naprawdę... 5 razy 9. Tak, bo tu jest 9, 5, nie, ile? 6 razy 9, tak? Czyli 54. Tak? To tu jest 6 razy 9. No, nie, czyli. Grubsza matematyka odpadam. Grubsza matematyka odpadam, baski to ja też odpadam. Ja to jest 5, czy to jest 5 czy 6? Dobra, to jest tak. Czyli ja mam, czyli 54, czekajcie, sobie kalkulator, czyli to będzie 54 razy 4 i już mam 216 punktów za same Strange. Potem mam tutaj trochę tego złota, a... I jakby co, nie bierzemy pod uwagę tych pół staków na przykład złota, tylko bierzemy pełne staki złota. Bo ja się otwieram. Okej. Okay. Fajnie, że otwierasz. My też się pewnie otwieramy. Za złoto mówiłem, że jest najmniej punktów, czyli tak, za złoto tak, będę miał... jeden. Jeden punkcik, nie? Czyli za złoto będę miał... uwaga...
To będzie 36 punktów będę miał za złote, czyli sobie dodaję tutaj 36 punkcików. Bo mam 36 staków złota. Dobra. Za TNT mówiłem, że będą 3 punkty. TNT mam, uwaga, ile staków, to będzie 9, 10, 11, 12. Czekajcie, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 staków TNT, czyli 15 razy 3 to będzie 45 punktów. Plus 45. Jezu, jestem na nadmiar rozszerzony i teraz mam problem z matematyką, ale wstyd. Ja pierniczę. I 8 staków emeraldów, czyli 8. Czyli 8 razy 2, czyli będzie plus 16 punktów. I mi wyszło, proszę Państwa, 303 punkty mi wyszły za moje tutaj itemy, które mam w skrzynkach. Także co? My robimy chwilowe cięcie, poczekam, aż oni sobie to wszystko podliczą. No i zaraz rozdamy nagrody, także nie czekajcie. Znaczy czekajcie, wy to widzicie dosłownie za sekundę, także pozdro. Dobra mordeczki, po mojej tutaj błędnej matematyce, w sensie mojej błędnej, po prostu po moim przypale z matematyki, że nie potrafiłem obliczyć swoich punktów, no wyszło mi, że 303 punkty mam. Ale no trochę wstyd, że tak tutaj się błąkałem w tym liczeniu, no a jestem na rozszerzonej matematyce w końcu w technikum, więc no trochę przypał, więc wstyd tutaj dla mnie, ale zostawcie łapkę w górę, to jedna łapka w górę to jedna lepsza cena z matematyki w mojej szkole, więc niestety wywaliło wampirka i nie mógł sobie on podliczyć tych punkcików, ale z tego co widzę on po prostu by tutaj miał najmniej, ale wywaliło go, więc jego nie bierzemy pod uwagę. No i co, pierwsze miejsce zajął tutaj, kurczę, ten pan Oniku The GameX, który zgromadził 402 punkty, także proszę bardzo GameX. To dla ciebie nagroda z tak premium case'u. Dziękuję. Mam nadzieję, że ci przyda. Drugie miejsce zajął Ebra. To dla ciebie Ebra. No i trzecie miejsce zajął Hunter, który się tutaj kończy liczyć, ale wiemy, że on będzie miał trzecie miejsce, bo ma tutaj chyba najmniej strężów ze wszystkich. Znaczy ja mam najmniej strężów ze wszystkich. Chyba, że Hunter też się pisze na tablicę. Nie, że Hunter nie ma mikrofonu, także Hunter, ile masz tych punktów? Dawaj. Napisz kurde na tablicę. 327. A, czyli no i tak zajął tutaj ostatnie miejsce, w sensie trzecie miejsce, bo nie ma wampirka. To w sumie tobie też dam 32 premium case, także proszę bardzo Hunter, bo tyle samo co po prostu zejść co ten. Co Ebra? No i ja chyba muszę wychować jakiś najgorszy challenge. Jaki challenge dla mnie za to, że miałem najmniej tego? Jaki challengeczek? Nagrać vloga. Myślę, że odpowiednim challengem będzie to, jeśli wpłacę 20 zł na cel charytatywny, co? Dobrze. Także na początku odcinka pewnie mieliście wpłacę na mój cel charytatywny. No i co, zostawcie suba, łapkę w górę i dzwoneczek, także co? Ja was pozdrawiam, no i tyle. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Subujcie, łapkujcie i dzwoneczkujcie, a wy się możecie pożegnać. Hello. Siema. Także do następnego odcinka jeszcze raz, no i piona. Na razie.